Mam w tym zaszczyt, żeby Państwa powitać w swoim imieniu dyrektora instytucji, ale także jako współautora książki, która razem z Longinem Kaczanowskim, tym młodym człowiekiem, spłodziliśmy z bólem. Zaprosiłem też do współpracy pana kierownika Piotra Marońskiego z Muzeum Niepodległości, który prowadził promocję naszej książki Muzeum Niepodległości, gdzie była rodzina Hubalowa i gdzie nie mogliśmy się do samego końca wygadać, ponieważ określony czas mieliśmy, więc postanowiliśmy, że będziemy kontynuować tą promocję po to, ażeby te kwestie, które wtedy już zostały poruszone i jeszcze nie mieliśmy czasu, żeby je rozwinąć, żeby tutaj Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, które jest kustoszem pamięci i tradycji Ruchu Ludowego, o tym powiedzieć. Natomiast głównym referentem dzisiejszego naszego spotkania będzie Longin Kaczanowski. On przez wiele lat był kierownikiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i jednym z najlepszych. Dzięki niemu właściwie te badania nad martyrologią wsi rozwijały się w licznych konferencjach i publikacjach, ale komuś przeszkadzało. Przeszkadzało, że ta komisja działa zbyt aktywnie, zbyt mocno wchodzi. Razem też współdziałaliśmy z budową mauzoleum Walki Męczeństwa Wsi Polskiej. Longin poświęcił znakomitą biografię Zagłada Rychniowa, którą muzeum dwukrotnie po prostu zdobyło. Cztery wydania. Ostatnie zostały rozszerzone znacznie i poprawione. Znaczy w tym sensie poprawione, że wzbogacone o nowe materiały. I właściwie jemu nie pozwolono dokończyć jego badań, a szczególnie tych związanych ze zbrodniami niemieckimi, związanymi z działalnością Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzeńskiego Hubala. I przyszedł taki właśnie moment, rocznica urodzin Hubala. Postanowiliśmy opublikować taki zestaw, kompozycję materiału, gdzie jest pokazane, powiedzmy sobie, w szerokim panoramie, powiedzmy sobie, to, co nas czekało, gdyby Niemcy wojnę tą wygrali, a jednocześnie pokazanie tego bohaterstwa i na martyrologii wsi w czasie wojny, która od samego początku była tym takim garnizonem i obozem dla polskiego ruchu oporu. Ważne, żeby czytać. Ta książka w jakimś sensie też jest do czytania. Kosztowała mnie bardzo dużo pracy. Janusz napisał tu wspaniałą część taką ogólną, wstępną, która ukazuje politykę okupacyjnych Niemiec wobec wsi. I to jest ten element, który właściwie można powiedzieć badaczom historii najnowszej jakoś uchodzi uwagi, nie przykładają do tego. Jest bardzo dużo książek, jak Państwo wiecie, to jest lawina książek. No, siódma kochanka Hitlera, tam czy Goebbels był gejem i tak dalej, i tak dalej. Ja to już się przejaskrawiam, ale to tak to wygląda. Natomiast to tylko dzięki Januszowi ta książka się ukazała, czy panu dyrektorowi. To jest moim przyjacielem od lat. Paczkowska, nie jesteśmy już tacy starzy. No jest ponad pół wieku. I to jest, proszę Państwa, to jest wypełnienie białej plamy, autentycznie. Bo kto to jest Hubal, to wszyscy Państwo, kim był Hubal, to wszyscy Państwo wiedzą, prawda? I takie się nasuwa pytanie. No, moja kochana wnuczka Klara za chwilę też się dowie. Ale nie wszyscy, młode pokolenie tego nazwiska nie zna. Postać Hubala jest konturowana, jest upowszechniana, istnieje rodzina Hubalowa. Wydano sporo rzeczy, ja o tym piszę. To jest taki rozdział Droga Prawdy i w środku jest Droga do Prawdy.
Proszę Państwa, jeżeli wychodzi książka o Hubalu, a o tych faktach, które tutaj są zawarte, jest pół kartki i poprzeinaczane, no to coś nie tak, prawda? Rozmawiam z autorami. To chodzi, to tak jakby chcieli powiedzieć, że no, nie łączą tego. Nie, to trzeba to z tym łączyć. Działalność Hubala, odwet, to był odwet. To, co Niemcy zrobili w czasie końcowym okresie działalności tego oddziału. Więc proszę Państwa, Niemcy oczywiście wiedzieli o istnieniu oddziału, tylko zima 39-40 była w Polsce wyjątkowo mroźna. To jedna z najmroźniejszych zim w stuleciu, więc mrozy dochodziły ponad 30 stopni, a oni się zaszyli w takich wioseczkach na północy historycznej Kielecczyzny, bo wszystko się rozgrywa w granicach historycznej Kielecczyzny. Niektórzy piszą o działaniach za Pilicą. Nie, nie było żadnych działań. Graniczna rzeka, Pilica wpada do jako lewy, największy lewy dopływ Wisły. I tam stacjonowali w gałkach Krzomowskich ucisku, a później przenieśli się do Szałasu. Już w Puszczy Świętokrzyskiej wioska. Ja te wioski, te wszystkie trasy zjechałem parokrotnie. Parokrotnie zjechałem. I powiem Państwu, że teraz jak byłem w ubiegłym roku, nie, przepraszam, w tym roku, jeszcze mamy rok 2022, to jest na przykład Szałas, który był pacyfikowany kilkakrotnie, spalony całkowicie, bo są trzy szałasy, ale Szałas stary, no to są te chałupy powojenne, opustoszałe. Już tam mało ludzi, po prostu ludzie no, wymierają te wioski. I proszę sobie wyobrazić, że pojechałem tam po miód. No i pytam, gdzie może być, a tam u pani Boruniowej. Zachodzę, wychodzi staruszka 82 lata i mówi, a wie pan, kiedy ja się urodziłam, ja mówię, no kobiety są zawsze młode, zaczęły tak troszeczkę, żeby ten miód nie sprzedała. A ona mu powiedziała mi rzecz wstrząsającą, ja się urodziłam w tym dniu, w którym zabito mojego ojca. Wyobrażacie sobie Państwo, tu kobieta w wiejskiej chacie rodzi, prawda, nie ma światła, wody tam tej czerpią z tej studni, a Niemcy w tym czasie spędzają tych chłopów pod szkołę, i około 100 ich po prostu mordują. To była jedna z pacyfikacji, bo takich pacyfikacji przeprowadzili ponad 30 i zginęło około 1000 chłopów w ciągu, proszę Państwa, 10 dni. To są straszne. To była pierwsza akcja pacyfikacyjna. Czy zrzucać odpowiedzialność na Hubala? No nie, to byłoby ewidentnym kłamstwem. To się wiąże jak najbardziej, bo Niemcy również pacyfikowali się, w których ta Hubalowa noga nie powstała. I taką największą, takim przykładem, można powiedzieć modelowym, to jest pacyfikacja wsi Skłoby. To jest największa pacyfikacja na Kielecczyźnie w czasie wojny. Na początku mówiło się, że tam 215 osób zginęło. Ja sądzę, że ich około 300, ale tego już się nie da po prostu ustalić, bo wszystko zostało spalone do cna. I jak zbierałem materiały do tej książki, jeszcze oprócz tych akt, które miałem z komisji, to proszę Państwa, kiedyś byłem na Woli, parę lat temu. To jest taki klasztor redemptorystów i zbudowali takie malutkie mauzoleum poświęcone pamięci ofiar Woli, no rzeź Woli, dwa dni. 5-6 sierpnia 40 roku, to zanim władza nasza się połapała i zaczęła to upamiętniać, to tamci zakonnicy to zrobili. I siedzi taka pani, bardzo ładna, starsza, leży przed nią książka Mazowsze i ja. Spojrzałem na nazwisko autorki, Maria Czerwonkówna Rezę. Mówię, no to już wiem, kim ona jest. Jest córką sołtysa Ignacego Czerwonki. No i wiem, tak zacząłem ją pogawędkę. No i tak mówiła pani, a mówi, wie pan, ja pochodzę z takiej wioski, nie słyszał pan na pewno. Ja mówię, a pani tata to miał na imię Ignacy i był sołtysem wsi Skłoby. No, myślałem, że jakby zamurowało. I rozmawialiśmy. I proszę Państwa, dostałem od niej te wspomnienia, oczywiście kupiłem, bo nie dostałem się taki. I Mazowsze i ja. Ona była jedną z solistek Mazowsza w latach 50. I ja sobie pozwoliłem tutaj, proszę Państwa, parę takich chciałbym konkretów podać. Tak zaczynam. Ja zaczynam, książka ma tytuł Wszystkich wystrzelać jak psów. Ja powiem dwa zdania na temat tego tytułu za chwilę. I taki cytat z tej książki pani, tej Marii Czerwonkówny przytoczyłem tutaj jako takie motto. Od dawna miałam potrzebę wyrażania moich dziecięcych przeżyć
które w taki istotny sposób zaważyły na moim losie. Owe przeżycia tkwiły we mnie przez długie lata, niczym uparty kolec wrośnięty głęboko i niepozwalający wydobyć się na powierzchnię. Od czasu do czasu objawiał się jednak dojmującym bólem, nasuwając w pamięci zadawnione tragiczne wydarzenia. Nigdy nie udało mi się uwolnić od widoku pływających w krwawej, grobowej wodzie czapek i czupryn pomordowanych mężczyzn, wśród nich mojego ojca. Dr Hermann Voss, profesor medycyny na Uniwersytecie w Poznaniu, w czasie wojny oczywiście. I tak zapisał. Polacy stają się coraz bardziej bezczelni, więc nasz piec, krematorium, ma wiele pracy. Gdyby było można, to całe towarzystwo przepędzić przez takie piece. Wtedy nareszcie naród niemiecki miał spokój na wschodzie. Sądzę, że na sprawę polską trzeba patrzeć bez uczucia, czysto biologicznie. Musimy ich wyniszczyć. W przeciwnym razie oni nas wyniszczą. To mówi profesor medycyny w 1941 roku. Czyli już po kampanii na zachodzie. Teraz Kowal był największy i został, że tak powiem, rozsławiony przez wspomnianego już tutaj przeze mnie Melchiora Pańkowicza. Wszystko wskazywało na to, że Francja z Anglią Niemców pokonają na wiosnę. I ja tu zaraz Państwu podam, żeby było wiadomo, na czym ten Kowal opierał swoje i nie tylko on. Proszę Państwa, więc tak, to jest taki malutki cytat i liczby. Wiara i ufność potęgę wojskową Francji oparte były na realnych podstawach. Proszę teraz słuchać. Francja była w stanie zmobilizować w 1939 roku 110 dywizji, a całość jej zmobilizowanych sił zbrojnych w metropolii i za morzami miał wynosić blisko 5 miliona żołnierzy. 9 maja stały naprzeciw siebie 144 dywizje francuskie, brytyjskie, belgijskie i holenderskie przeciwko 136 dywizjom niemieckim. Poza tym Francja miała olbrzymie zasoby materialne, które wraz z zasobami Imperium Brytyjskiego pozwalały na prowadzenie długiej wojny, czego jedynie nie można było obliczyć, to wytrzymałości moralnej Francuzów. I ta odpowiedzialność, ta wytrzymałość moralna, nie odpowiedzialna, wytrzymałość po prostu zawiodła. Dlatego Francja się poddała. Mało tego, proszę Państwa. Francja podpisała akt kapitulacji, a Polska aktu kapitulacji nie podpisała. Ta akcja, Kubalczycy w największym momencie rozwoju mieli 320 żołnierzy, 320 żołnierzy. Dwukrotnie Grot Rowecki wzywał Kubala do rozwiązania oddziału. I w ostatnim tym rozkazie napisał, że po wojnie postawił go przed sądem, bo narażał ludność cywilną. No, co jest ta słynna scena w filmie, jak mówi, że Grabiców nie zda i Grabiców ma w D i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, chichot historii polega na tym, to jest też mało znany fakt, że pierwsza grupa, jedna z pierwszych grup w ogóle, Polaków wywiezionych do obozów koncentracyjnych, to byli właśnie chłopi aresztowani w czasie tej akcji pacyfikacyjnej. Ze Stefankowa, z Nadolnej, tam z innych kresów, to ja to wszystko o tym piszę. I zostali wywiezieni do Sachsenhausen. Wszystkich wystrzela sierpców. To jest tytuł z relacji świadków. Otóż jak rozstrzeliwano ludzi w Królewcu. Takie dwie duże wioski, Królewiec Adamów, zostały sfalsyfikowane jednego dnia. Tam są wioski leżące już na ziemi koneckiej, ale to są zawsze nadal Góry Świętokrzyskie. Bo proszę Państwa, Góry Świętokrzyskie, co uczeni nasi piszą w sposób żenujący, nie znając ojczystej geografii, rozciągają się od Sandomierza do Przedworza na Pilicy. Tych Kubalczyków było 320. Topniało to towarzystwo, bo po jednym z rozkazów dał wolną rękę, prawda? Kubal powiedział, kto chce, niech odchodzi. Odeszło dużo ludzi. Dużo ludzi odeszło i zostało ich chyba 60 tych kawalerzystów i plus minus 70-80 piechurów. Reszta przeszła do konspiracji. A teraz sobie proszę wyobrazić, jakie były siły policyjne niemieckie, bo to policja organizowała. Wehrmacht się trzymał trochę na boku, dopiero w ostatniej fazie wkroczył, no i Kubal zginął od kuli żołnierza, nie od kuli policjanta czy SS-mana.
bo tych policji to Niemcy sam się nie mogli połaskować, tyle było tych najdłuższych. Proszę Państwa, około 5000 osób było to zaangażowane. Wyobrażacie sobie Państwo? Około 5000 osób. Oni się wymykali, mieli znakomitych przewodników, Niemcy też. Mało tego, Niemcy mieli bardzo dużo, korzystali z usług różnych szpicli i donosicieli. Ja w tej takiej dużej książce mojej, tutaj też dzięki Januszowi się ugadała, okupacja niemiecka w Górach Świętokrzyskich. Nie piszą w takim jednym agencie, no to był super agent, super, był kierownikiem siatki agentów kieleckiego Gestapo, Chorwat. Chorwat, który został przed wojną zatrudniony w zakładach zbrojeniowych w Starachowicach. Na wiosnę, w 1939 roku, to jest dla mnie niebywałe. Gdzie te służby wtedy były? Takich ludzi dawno. Ja miałem w ręku oryginalne dokumenty. Jego podanie, kwestionariusz osobowy, zdjęcia dołączone, wszystko. Zał Polski, miał Polkę żonę, nauczycielkę z Oświęcimia. Środowisko świetnie rozpoznał i według wszelkich, na 99,9 był jednym z głównych informatorów, szpiegów niemieckich, który na tym terenie, gdzie Hubal działał, się pojawił. No i odpowiednie meldunki, prawda, tym Niemcom składał. A takich podobnych niemu było bardzo dużo. Więc ci ludzie byli w ciągłym, można powiedzieć, napięciu. I ci biedni chłopi. Ja tu przytaczam taką opinię pani, takie wspomnienia się ukazały, Muzeum Wsi Radomskiej wydało, przysłuchał w latach okupacji. I pani pisze tak, major, to tak z pamięci zacytuję, major Hubal był urządny słaby i sławę zyskał. A kto się upomni o te biedne dzieci wiejskie, które się plątały po wsiach bez ojców, bo nie miały nawet gdzie mieszkać i co wziąć do ust. No, taka była rzeczywistość. Hubal sławy nie szukał. Na wieś, że są te pacyfikacje, no przeżywał to strasznie. Dlaczego? Ponieważ on znał świetnie niemiecki, kończył szkoły przed pierwszą wojną w Galicji, więc tam był język oczywiście wykładowy niemiec, polski też, bo to ta autonomia i tak dalej, ale na uniwersytetach, w szkołach średnich to był język niemiecki. On ten język niemiecki znał. W latach międzywojennych był wspaniałym jeźdźcem, uprawiał jeździectwo sportowo, w wojsku też był, prawda, kawalerzystą i uczestniczył w kilkudziesięciu zawodach, zdobywając prestiżowe nagrody dla Polski. I stykał się z Niemcami, którzy w głowie mu się nie mieściło, prawda, że mogą się w ten sposób zachowywać. A jednak to jest fakt, że takich zbrodni się Niemcy dopuszczali. Mordowali chłopów, ale nie tylko. Też wśród ofiar było paru chłopców. Tak, wspominam taką dramatyczną historię, jak chłopiec 12 lat uczepił się ojca i nie puścił go. No to mówi, dobra, i to do piachu zastrzelony. Schwytali Hubalczyka, młodego chłopaka, 22 lata. Mówią, skąd jesteś, my tu rodzinę zawiadomimy. Ranny był. No to powiedział, skąd jest, z jakiej wioski. No ze wsi Koprusa. Więc przyjechali do tej wsi Koprusa, tą jedną zagrodę otoczyli, wyprowadzili jego matkę, ojca, młodszego brata i córka trzyletnia, którą matka trzymała, przytulała do siebie. Zabili ich. Na końcu tę matkę, a to dziecko wyrwali jej i wrzucili do podpalonych wcześniej zabudowań. To wszystko spłonęło i traf chciał, palec Boży, był tam, mieszkał taki człowiek, który miał aparat fotograficzny i zrobił zdjęcie tych spalonych ludzi. To zdjęcie tutaj ja publikuję w książce. Tak samo jak i zrobił zdjęcie w Skłobach, tych mogił, ale już po odjeździe Niemców. Więc to tak, proszę Państwa, wyglądało. Więc mówię, że to jest taka biała plama. No po prostu nikt o tym tyle nie... W ogóle, tak jak wspomniałem, pół kartki, kartka i wszystko. Profesor Jerzy Mazurek odnalazł korzenie rodziny Dobrzańskich na Kieletczyźnie. I był łaskaw nam udostępnić zdjęcie. To jest momina. Tutaj zdjęcie i tablica jest. Tu jest w książce pokazana. To są ilustracje. No tu jest ten kacman, o, co to mówiłem w tym. To są w ogóle nieznane zdjęcia. No, moje rodzinne miasto, Radom. Miasto mojej matki i moje tutaj, proszę Państwa.
pokazałem. Na Szczecińcach mieszkałem, to mówiłem, ja nie jestem z Kielc, ja jestem z Radomia. Okupacją jesteś. No. A wiecie Państwo, jak to było, jak się spowiada jeden obywatel w katedrze kieleckiej, no i pyta go się ksiądz, no to wszystko już? No mi przyszedł jeszcze jedno, no walcz miało. Proszę księdza, ja nie jestem z Kielc, ja jestem z Radomia. Drzwiczki konfesjonału się z hukiem otworzyły, mówi, to nie grzech, to hańba. No i księdza, a co z rozgrzeszeniem? Mówi, daję ci rozgrzeszenie, idź, idź. No, no tak, no oczywiście to jest taki drugi żart. Ale to tak trochę wyglądało. Natomiast, co, aha, co jeszcze chciałem Państwu powiedzieć? No więc to wydaje mi się bardzo ważną, oczywiście są, wyłapywałem już kłamstewka niemieckie, zaraz Państwu ukażę. O, proszę bardzo. To jest słynne zdjęcie u góry, tu. Prawda, Panie Doktorze? To jest defilada w tym, w Warszawie, w Alejach Uziantowskich. Nie, Polacy planowali zamach, no nie, nie doszło do niego. Ale defilada była 5 października, a książka o generalnej gubernatorce wydana w 1942 roku w Niemczech pisze, że defilada odbyła się we wrześniu. Więc jest to oczywiste, oczywiste kłamstwo, tak, tak oszukiwali. Ja tutaj to zaznaczyłem. No tu jest na dole też zdjęcie niepublikowane, to pierwsze co znalazłem. Defilują w tym, w Krakowie. Tam stoją na trybunie ci, co wydawali rozkazy mordowania tych biednych chłopów, bogów ducha winnych, prawda? Ktoś się zapyta, a po co tutaj jacyś górnicy? Więc te wioski, te Skłoby, te Huciska i tak dalej, to były wioski górnicze. Górnicze. Ci ludzie tam wykopywali rudę. To była ruda lepiowa, ona była nisko, bardzo płytko zalegała i te kopalnie były czynne jeszcze w czasie okupacji. Tu nawet mamy gdzieś zdjęcie ze Stąporkowa, gdzie jest uruchomiana, jest zdjęcie do uruchomienia takiej kopalni. Więc tam ci chłopi zratowali i to niektórym chłopom uratowało życie. Bo jak szedł do pracy, mówi, ja jestem sztygarem w kopalni. A jak tak, to proszę bardzo, to jego należy zwolnić. I to, wiecie Państwo, był szacunek Niemców dla munduru, no i dla urzędu. Górnik, no to niech idzie, a resztę no niestety zabijali. O Kubalu były najróżniejsze opinie. Bandy tam Warchoł, to takie badały określenia o nim na wśród historyków emigracyjnych. Słynny Pobóg Malinowski. Najnowsze dzieje polityczne Polski 1864-1945, tak? Dobrze mówię? No. To też tak o nim się wyrażał. Natomiast ja, proszę Państwa, znalazłem też w emigracyjnej książce Tadeusza Wyrwy. To był najmłodszy Kubalski, no 15 lat. On miał pseudonim. Jego ojciec był bardzo bliskim współpracownikiem, Kubala i Tadeusz Wyrwy, nie żyjący profesor na uczelniach amerykańskich, angielskich, napisał tak, Kubal to nie Wataszka, ale tragiczny żołnierz tragicznej epoki, który od września 39 do maja 40 najeźdźca niemiecki swoimi barbarzyńskimi metodami wystarczająco zademonstrował, że wojna ta kładzie kres rycerskości i zaczyna nową epokę, której symbolem są piece krematoryjne i obozy zagłady. I na koniec Państwu powiem, ostatni świadek nadal jest śmierci Kubala. Niestety świadek niemy. To jest medalik, który Kubal miał na szyi. Medalik podarowany mu przez matkę, a Wyrwa, pseudonim Frugalski, ten ojciec tego orlika, co wspomniałem, jeździł do Krakowa, do matki, zawoził listy i matka dała dwa medaliki. Mówi, to jeden dla pana porucznika, a drugi dla mojego syna. I mówi, pisze w swoich wspomnieniach, Wyrwa zmarł na emigracji w Hiszpanii. Wręczyłem Kubalowi ten medalik przy żołnierzach. No, wzruszył się bardzo. Tam jest sentencja po łacinie. Przytul serce swoje do mego. Taka piękna myśl ze Starego Testamentu. I proszę Państwa, niemiecki oficer Abwehry, którego zawołano, jak zginął Kubal, oglądał go. No i co zrobił? Zerwał ten medalik z szyi i zabrał. I po pół wieku rodzina zwróciła ten medalik córce Kubala, pani Cobierajskiej, już nie żyjącej zresztą. I opowiadał mi pan wnuk Henryk Cobierajski, ja myślałem, że to dobrowolnie ten Niemiec oddał. Okazuje się, że nie. Na skutek pisania rodziny
monitorowania i wreszcie byli uprzejmi oddać. Więc ten medalik jest w takim pięknym albumie fotografowany i mówiłem panu temu, jakby było nowe wydanie tego albumu, no naprawdę piękny album. Z panem Dyszyńskim to razem napisali, no to na okładkę się nadawał. Naprawdę jest, no, wspaniały jest ten medalik. Przede wszystkim po wersji książki, na które bardzo zwracam uwagę, czyli o kwestiach edytorskich. Czy państwo mieli przyjemność trzymania w ręku bądź przeglądania, bo na przeczytanie tej publikacji warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Jeśli chodzi o samą układ pracy, to już moi przedmówcy mieli przyjemność na ten temat powiedzieć. Doktor Jan Gwidruch napisał takie wprowadzenie z tłem historycznym, także można powiedzieć takie zamykające też kilka zdań. Natomiast pan Longin umieścił oprócz tekstów źródłowych, którym tak to bym określił, bo to są w końcu teksty źródłowe, relacje świadków bądź kogoś, kto był blisko świadków, to też zamieścił aparat krytyczny, aparat naukowy, przypisy, bibliografię, ale co ważne, chciałem nawiązać jeszcze do aneksów. Aneksy to są skany dokumentów, które są zawarte w tej publikacji. Wiem od pana Longina, że te skany wykonywała jego wnuczka. Tak, tak? Właśnie. Także dlaczego nie ma mojego imienia? Ja zaangażowanie młodzieży właśnie w takie prace redakcyjne, bo to też są prace redakcyjne, redakcyjno-techniczne, czyli zrobienie skanów odpowiednich dokumentów w odpowiedni sposób, tak żeby one były możliwe do odczytania dla badaczy, to myślę sobie, że te skany tych dokumentów, czy w całości, czy fragmentarycznie, są niezwykle istotne dla badacza przedmiotu. Ona po prostu wynosi tę problematykę chłopskiego etosu i chłopskiego heroizmu, nieszczęść historycznych na wyższy poziom. Także bardzo serdecznie panowie wam gratuluję tej pracy. Praca, ja nie przeczytałem jej jeszcze, oczywiście dzisiaj ją tutaj otrzymałem. Są fotografie, jest dobry aparat naukowy, ale z tego, co mówił pan Longin, wynika, że ten związek przyczynowo-skutkowy jest tu mocno pokazany, czyli i reakcje generała Grota Roweckiego i te jego groźby pod adresem majora Hubala, prawda, że zostanie postawiony przed sądem. Od razu mi się jakaś taka paralela tutaj nasuwa. Również przecież w stosunku do Bora Komorowskiego też takie były hasła w Londynie ze strony generała Andersa czy generała Sostkowskiego za wywołane powstanie warszawskie, więc zawsze były takie środowiska i takie momenty w historii Polski, że ktoś podejmował decyzje, które nie miały pełnej akceptacji i zawsze stał ten problem ofiar, liczby tych ofiar i zasadności tych ofiar. I myślę, że te pytania mają sens zawsze. Ta legenda majora Henryka Dobrzyńskiego była właściwie wykorzystywana w sposób pozytywny w walce z okupantem niemieckim, nie mówię hitlerowskim, bo to przecież Niemcy po prostu z nami walczyli. Teraz mówi się o nazistach, powiedzmy sobie, jakby tylko wyodrębniając tylko jedną, jakby powiedzmy sobie, grupę tych zdeklarowanych, to po prostu, ale tych zdeklarowanych było 99% w ogóle, żeby nas wyeksterminować i właściwie wymazać całkowicie z historii przestrzeni życiowej. Zresztą Longin to w licznych swoich publikacjach o tym pisał i chcę państwu powiedzieć, że już ostatnim zdaniem te badania nad martyrologią wsi są rozgrzebane tylko. Bo co się tylko zaczną, to zaraz powiedzmy sobie tutaj likwidują się, albo znów historycy, którzy tym się zajmują, w tej traumie, którzy powiedzmy sobie są tych badań, szybko po prostu odchodzą z tego świata, bądź w ogóle nie chcą się tym tematem zajmować, ze szkodą właściwie dla badań prawdy historycznej.